Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkt 2,8 i prostopadłej do prostej o równaniu y równe minus 2 piąte x minus 3. No i dobrze. I teraz, żeby zrobić takie zadanie, no to trzeba wiedzieć, jak mają się do siebie współczynniki kierunkowe prostych prostopadłych. I o tym było w poprzednich filmach, a mianowicie one się mają do siebie tak, że ich iloczyn jest równy minus 1. Jeżeli mam dwie proste o współczynnikach kierunkowych m1 i m2, to one są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, kiedy, no jeżeli żadna z nich nie jest pozioma ani pionowa, no to wtedy ich współczynniki kierunkowe spełniają taki związek i to wtedy one są prostopadłe. Wobec tego możemy to przypisać w tej postaci, dzieląc przez powiedzmy m1, że m2 to jest minus 1 przez m1. No u nas współczynnik kierunkowy naszej prostej wynosi minus 2 piąte, czyli współczynnik kierunkowy szukanej prostej, może już m po prostu napiszę, to jest minus 1 przez minus 2 piąte. Wobec tego to jest 5 drugich. Czyli mamy już współczynnik kierunkowy naszej prostej i mamy też punkt, przez który ona przechodzi. No i teraz tak, możemy postępować tutaj dwojako, no albo pamiętamy równanie prostej o zadanym współczynniku kierunkowym przechodzącej przez punkt o współrzędnych x0, y0. No i do tego równania po prostu podstawiamy nasze dane, czyli y minus y0 to jest 8 równa się m, czyli 5 drugich, razy x minus x0, czyli 2. I to jest równanie naszej prostej. Jeżeli chcemy je mieć w postaci kierunkowej, no to tutaj ten nawias w sobie wymnażamy, to jest 5 drugich x, 2 minus, to jest minus 5, dodajemy do obu stron 8, czyli to jest 5 drugich x minus 5 plus 8, czyli plus 3. O. To jest równanie prostej w postaci kierunkowej, prostopadłej do naszej zadanej prostej i przechodzącej przez punkt 2,8. No, gdyby ktoś zapomniał, że to równanie tak wygląda, to oczywiście mógłby sobie poradzić w ten sposób, że mielibyśmy, znamy już współczynnik kierunkowy, czyli równanie naszej prostej w postaci kierunkowej byłoby 5x plus jakieś b nieznane, no i wtedy b byśmy wyliczyli z warunku, że ten punkt należy do tej prostej, czyli współrzędne jego spełniają to równanie, czyli 8 by było równe 5 drugich razy 2 plus b. No to jest równanie na b, no i łatwo się przekonać, że to jest dokładnie to samo równanie byśmy otrzymali.